Cześć, witajcie. Ja jestem Biwakowy i dzisiaj idziemy na wyprawę geocachingową w Puszczy Bolimowskiej. Geocaching to jest taka zabawa w szukanie ukrytych skrzynek. W Polsce jest około 40 tysięcy ukrytych skrzynek. Koło każdego z Was taka skrytka jest. I dzisiaj pokażemy Wam, na czym ta zabawa polega. Do tego będzie nocowanie w namiocie z piecykiem, gotowanie na prawdziwej stalowej patelni i inne atrakcje. Zapraszam do oglądania. Tak naprawdę szybki nie jest biwakowy. Siema! Taki żarcik. Ale dobrze mówił, idziemy szukać różnych skrytek, paczek, cache'u. Także miejmy nadzieję, że coś znajdziemy. Przed chwilą bagna nas wygoniły. Oczywiście dobre przygotowanie, jak zawsze. Profesjonalne buty na bagna. Nie ma tam Gore-Texu. Nic, tylko brać przykład z doświadczonego podróżnika. Postanowiliśmy zajść bagno od tyłu, ale niestety niewiele się zmieniło. Cały czas ciężko będzie znaleźć paczkę. Jest tu w tym lesie, 100 metrów od nas, ale czy się tam przebijemy, nie wiem. Z tego co wiem, są tutaj ślady po starej wiosce, która się nazywa Antoniew. Są to jakieś stare studnie, fundamenty, aczkolwiek jest to pewna ciekawostka. Gdzieś tutaj zaraz będziemy szukać naszej skrytki. Trochę sobie odpoczniemy, bo przeszliśmy już całe 8 km, nawet nieco ponad. Także krótka przerwa na odpoczynek. No i bierzemy się za szukanie. Korzystamy z aplikacji OKM, gdzie to jest aplikacja w telefonie, w której masz mapę tych wszystkich skrzynek, których w Polsce jest mnóstwo. Założę się, że w promieniu 500 metrów od Waszego domu też jakaś jest. No i po prostu sobie znajdujemy, klikamy. Ta nasza nazywa się... Owa, akurat się ładuje. To się wytnie. Ślady gospodarstwa w Antoniewie. Ostatni raz była znaleziona w kwietniu zeszłego roku, więc nie wiadomo. Od kwietnia nikt jej nie szukał. Może być na miejscu, może jej nie być. Nigdy nie wiadomo. To zawsze jest pewna doza niepewności. No idziemy zobaczyć, czy od kwietnia coś się w niej zmieniło. O ile ją znajdziemy. Tak jest. A jeszcze chwilę przed. Doładujemy trochę cukru. Przynajmniej ja, bo czuję mały zjazd. Szybki. Doładował elektrolity, także jest paliwo i lecimy szukać. Kostki strzelają. Tutaj widzicie tą chatkę, ten pozostałości po jakimś domu. Niestety ciężko będzie tam przejść. Nie mamy żadnego kajaka, nie mamy też żadnego poduszkowca. Jest zimno, więc moczenie się nie jest najmądrzejsze, nie mamy nic na zmianę. Także będziemy kombinować. Spróbujemy przejść jakoś dookoła. Spróbujemy. Może się uda. Dosłownie 30 metrów stąd jest skrzynka i prawie to widać, no ale no, trzeba coś wykombinować. Nie? Kolejnej nie odpuścimy. Nie chodzi. Ale ciekawie zbudowany, nie? Jakby no, wylany taki, z cementu. Tak, betonowy ze zbrojeniem. Też warto zwrócić uwagę na wejście, no nie? Bo ono jest takie niskie nie bez powodu. Tylko po prostu ludzie kiedyś mieli zwyczaj robić takie niskie. Po pierwsze, żeby ciepło nie wylatywało z domu tak szybko, a po drugie, żeby się pochylić przed wejściem do domu. I ja zapraszam na kanał Szybkiego, na którym zobaczycie tą wyprawę, tylko z trochę innej perspektywy, z perspektywy turysty pieszego, a nie mojej. No dobra, otwieramy i byleby nie było gówno. Mamy to. To jest skrzynka geocache. To nie jest śmieć. To nie jest niebezpieczne. Mamy tutaj ołówek. Prawdopodobnie... Ołówek i logbook tak zwany do wpisywania się. I są... Czekaj, wyleję wodę. Jest magnesik nawet, więc to pewnie było przyczepione. Tylko ktoś to odczepił jakoś. No dobra.
i fanty na wymianę. Zazwyczaj w skrzynkach, jak się mieszczą, to są jakieś fanty, gdzie... Może nie będę wyjmował. No, zasada jest prosta, możesz sobie wziąć, jeśli zostawisz coś w zamian. Także fajowo, pierwsza skrytka w moim życiu znaleziona i nie zamierzam na tym poprzestać. Jeszcze dzisiaj na pewno parę będziemy chcieli znaleźć. Dlatego nie zatrzymujemy się i idziemy dalej szukać kolejnej skrytki. Może będzie trochę łatwiej, bo tutaj faktycznie ten dostęp nie był taki prosty. Ale zobaczymy. Jest to fajna przygoda. To jest mój pierwszy raz, tak jak już wspominałem. Także ciekawe. Może to będzie jakaś nowa zajawka. Chociaż wątpię, ale fajnie spróbować. Tutaj dopiero teraz zauważyłem, że są właśnie jakieś fundamenty. Być może była tu jakaś obora, domek dla jakichś zwierzaków. Właścicieli tego domu. Niewiele musieliśmy iść, jakieś 200 metrów. Dotarliśmy do kolejnego miejsca, w którym ma być skrytka. Jest to jakiś opuszczony stary dom. Dach się zawala, to dobry znak. Także udało nam się znaleźć paczkę. Po niemałych problemach mamy, zaraz zobaczymy, co jest w środku. Podpowiedź, ołówek, coś do ostrzenia chyba, żyłka. Okej. Fizyka dla szóstej klasy. No, czekaj, zobaczę, może coś będę ogarniał. Też 65. Chcesz do matury biwakowy? Przyda się może. Ale żadnych reform w naszej edukacji nie ma, a to się zgadza. To dokładnie. Pisze? Jest napisane. Pytam, czy pisze... Okej, taki żart. Czy ten ołówek jest napisane? Sobie uzupełnię. Jeszcze jedna ciekawostka. Książka do geografii, także może będą tu jakieś nieaktualności. Nie, ziemia nie jest płaska. Tak, tak, ziemia nie jest płaska, ale niestety rozczarujemy niektóre osoby. Polska. Proszę bardzo, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. No. Fajnie, że udało nam się znaleźć, bo tak. Mieliśmy w sumie odpuścić. Tak, już odpuszczaliśmy, bo szukaliśmy go jakieś 20 minut i mieliśmy takie dobra, szkoda czasu. My kontynuujemy trasę i trafiliśmy na ścinkę. Rafał wspomniał o bardzo fajnej rzeczy, ciekawej, której ja totalnie nie wiedziałem. Otóż kiedy trafiacie na taką ścinkę i macie znak informujący o właśnie tej ścince i nie ma tam daty, to tak na dobrą sprawę nie musicie jej przestrzegać. Jest to jakieś ryzyko, bo może was rozjechać ciągnik, ale myślę, że warto spróbować mimo wszystko. A teraz mamy ujęcie na blogera pospolitego. Coraz częściej spotykani w polskich lasach. No i mamy Kesza, już znalezionego tutaj. Patrzymy, co jest w środku. Logbook. Wschodni Teatr Wojny nad Bzurą i Rawką. Logbook z ołóweczkiem. I jakieś fanty. Pisz ta, co chce ta. Matura 99. Weź se na maturę, biwakowy. Jakby miał coś w zamian, to chętnie. No i smyczka. No dobra, wpisujemy się do logbooka i ukrywamy go z powrotem. Może wyłączę kamerę, ostatnio jak włączyłem, to się pojawił. Niestety nie udało mi się włączyć w tempo kamery, jak jeden przebiegał sobie gdzieś tutaj właśnie. Mam nadzieję, że chociaż jego tyłek widzieliście. No w każdym razie będziemy szli w miarę cicho. Może jeszcze się pojawią. No i przeciskamy się teraz przez takie krzaki, bo niestety szlak jest kompletnie zalany. Także nie ma opcji przejścia. Ja może jeszcze jakoś bym to udźwignął, chociaż i tak bym miał pewnie mokre buty zaraz, bo wlałaby mi się woda od góry. No a Rafał w trampeczkach to nie ma wyjścia. Widać, że tutaj myśliwi sobie polują, bo jest porozrzucona kukurydza.
napatrzyliśmy się już na łosie i zmierzamy teraz w kierunku żadnym, tak na dobrą sprawę. Szukamy miejsca na biwak, gdzieś z dala od jakichś dróg. I tak jak już pewnie wiecie z tytułu, albo z tego co mówił wcześniej Szybki, to będziemy spać w namiocie z piecykiem. Zatem udało nam się znaleźć miejsce na biwak. Jest tutaj dość głośno, no ale takie mamy realia. Niestety dopatrzyłem się jednego dużego błędu. W sumie drugiego dużego. Po pierwsze, nie wzięliśmy żadnego sosu, czyli keczupu, musztardy, czegokolwiek do burgerów. Po drugie, nie wzięliśmy sera do burgerów, czyli będziemy mieć kanapkę z kotletem mielonym. Ale to chyba i tak nieźle, jak na standardy Szybkiego. Także myślę, że jego widzowie będą się całkiem dobrze u mnie bawili. Moi mogą być trochę zawiedzeni, także wybaczcie, ale nadrobimy to boczkiem. No a rano to sami zobaczycie. Nie przedłużam, chociaż widzę, że mam tu gościa do roboty, także możemy trochę pogadać. A tak na serio, to ogarniamy miejsce na namiot, bo będę go rozstawiał pierwszy raz. Jest to właśnie taki ultralightowy, powiedzmy, zestaw do biwakowania z piecykiem, bo całość, czyli namiot plus piecyk, waży nieco ponad 5 kg, czyli świetna waga. Szczególnie, że często piecyki same w sobie ważą 15. Także tym bardziej jest to dobry wynik. Po chwili walki udało nam się stworzyć taką konstrukcję. Wygląda naprawdę nieźle. Zakładam, że w środku będzie mało miejsca. Jeszcze nie naciągnęliśmy go w środku dobrze i tych groszków nie pozapinaliśmy, więc może być trochę oklapnięty, ale z zewnątrz prezentuje się naprawdę nieźle. Tutaj mamy miejsce na komin. No, faktycznie prezentuje się całkiem przeciętnie w środku. Tutaj będzie można sobie drewno poukładać, jest w miarę bezpiecznie. Nie spalimy się przynajmniej tak szybko, bo zacznie się palić namiot od tamtej strony, jak już. Także zanim do nas dojdzie, może zdążymy się jakoś wykaraskać.
dobra, kochani, biwakowy nam rozpala ogień przy pomocy krzesiwa, jak prawdziwy mężczyzna. Będziemy świadkami narodzin płomienia. Dla jasności ścigam się z szybkim, kto szybciej napompuje matę. Biwakowy ustami. Ja startuję trochę dalej, bo mam jeszcze swoją w pokrowcu, ale mam worek pompujący. Także zobaczymy, co jest szybsze, maszyna czy słaby człowiek. No to odliczaj pan. I czekaj, zaczynamy teraz? W sensie dać ci czas na... Nie, nie musisz. Ok, czy już zacząć? Tak. Ok, no to zaczynam wcześniej. Zegrasz. Za miękkie, panie, co tu mam? No nie. No dobra, jest ok. Wygrałem. Ja w nagrodę będę miał grzyba w materacu z wilgoci, którą właśnie wpuściłem do materaca. Dlatego właśnie... O. Tak ma być, tak ma być. To się rozłącza w odpowiednim momencie i dwa ostatnie. Robi się ustami. Nigdy nie pompuje się samym workiem, no bo nie ma takiego ciśnienia. Tak, dlatego właśnie też używa się tego worka, żeby nie wdmuchiwać dużo wilgoci, no bo jak wydychamy powietrze z płuc, to jednak ta wilgoć się pojawia, więc prawdopodobnie jakbyśmy wzięli pod światło mój materac, mielibyśmy tam fabrykę pieczarek. Wow, mamy nawet pół kilo soli. Jakbyś się szczypnął, to byłoby fajnie. Jasne. I żeby męskości stało się zadość, to nie będziemy tostować naszej bułki na patelni, tylko zrobimy to na piecu. Jest taka możliwość, więc czemu z niej nie skorzystać? Nie, może do gotowania nam się. Jednak nie zrobimy tego jak mężczyźni, bo piecyk jest chyba zbyt rozgrzany.
i widzicie po położeniu dosłownie na sekundę bułka się od razu pali. Dlatego nie wiem, co zrobimy. Jak zapewne widzicie, cebula nie wygląda na zdatną do jedzenia. Niestety nie mamy w sumie nic do burgerów. Nie wiem, jak to się stało. Totalna amaturszczyzna. Nie mamy keczupu, nie mamy musztardy, nie mamy sera, nie mamy nic. Jest tylko mięso i buła. Czyli można powiedzieć, że całkiem stereotypowo męski posiłek. Mi smakuje, ja się wtrącę. Mam bułę z kotletem i jest zarąbista. Także taki ubogi burger jest gotowy. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Miejmy nadzieję, że wołowina jest przynajmniej przyzwoita. Jak najbardziej. W środku surowy, więc muszę go jeszcze raz usmażyć. Mam nadzieję, że teraz kotlet się już dosmażył, bo więcej nie mam zamiaru go kłaść na patelnię. Przydałoby się teraz uprzątnąć ten nasz cały bajzel, który tutaj stworzyliśmy przez ostatnie parę godzin. Drewno zapakujemy na końcu do środka, żeby w nocy mieć łatwy dostęp, bo założenie jest takie, że będziemy palić całą noc. Jeśli się nie uda, to trudno, bo mamy dobre śpiwory, także nie zmarzniemy. Ale mimo wszystko fajnie, jakby było ciepło w środku, plus rano nie musielibyśmy rozpalać ognia na nowo. Zamykamy teraz wrota, żeby troszeczkę nagrzać w namiocie. No bo w końcu do tego on służy, żeby było w nim przyjemnie i cieplutko. Szybki ma zegarek, który nam zmierzy temperaturę i za jakiś czas dowiemy się, jaka tu rzeczywiście jest. Nagrzał go swoją ręką. Także musimy poczekać, aż temperatura spadnie, a może wzrośnie, zobaczymy. No a my w tym ciasnym namiocie robimy sobie taki influencerski kwadransik. Podpisujemy na wasze wiadomości i komentarze i widzimy się za niedługo. No i oczywiście zrelaksujcie się razem z nami. Spójrzcie tylko, moi drodzy, co się stało z piecem. I tak nie widzicie tego w pełni, bo no, aparat niestety nie wyłapuje całego światła, ale rozgrzał się do czerwoności. I razem z szybkim, którego nie widzicie na pewno. Czekaj, a zaraz zobaczycie. O, uwaga, raz, dwa, trzy, start. Którego widzicie, grzejemy się tu niesamowicie. No. I lada moment wlatuje herbatka, a raczej na dobry początek czajnik z wodą, żeby zrobić właśnie herbatkę. Nasz influencerski kwadrans właśnie dobiegł końca, ale napiszcie komentarz, a w trakcie następnego na pewno do was odpiszemy. Musimy troszeczkę przykręcić kurek z gazem, bo no piecyk się nam zdecydowanie za bardzo rozgrzał. Jest tu nie do wytrzymania niemalże. Proszę Państwa, 37,6. No to mamy podwyższoną temperaturę w namiocie, a piecyk wcale się nie hajcuje, nie wiadomo jak. Także no, potencjał jest duży.
Tak, i warto zwrócić uwagę na to, że żadna część piecyka nie jest nawet rozgrzana do czerwoności, a wcześniej praktycznie cały czerwony był. Nie. Także temperatura musiała być dużo wyższa niż te 40 stopni wspomniane przez Szybkiego. Mogło to być pewnie 50, może 60, bo naprawdę nie szło wytrzymać. Zobaczcie, ile meszek pobudziliśmy, robiąc tutaj ciepełko. Także jeszcze chwilę przed snem podłożę drewna, żebyśmy mieli na te chociaż 2-3 godziny. Postaram się w miarę regularnie to drewno tutaj podkładać. Miejmy nadzieję, że uda mi się nie zagasić do rana. Miłej nocki. Życzę sobie Wam i Szybkiemu. Dobranoc. I do jutra. Cześć, witajcie. Wstaliśmy i proszę bardzo, piękna pogoda, wyszło słońce. Także fajnie, bo wczoraj było strasznie, ale to strasznie brzydko. Była taka szarówka, nic nam się nie chciało robić. Ale dzisiaj obudziliśmy się z nową energią, po dobrze przespanej nocce. Ja wstawałem jakieś 4 razy chyba, może 5, żeby podłożyć drewna. Ale ogólnie spaliśmy 9 godzin, także nie najgorzej. Doceńmy też Rafała, że chodzi teraz bardzo cicho, żebyście tego nie słyszeli. No i nie owijamy w bawełnę. Mamy dzisiaj tłusty czwartek, także patelnia wskakuje na piecyk. Odkręcamy cug. Albo nie, bo się poparze. Rzucamy boczek, mamy jeszcze kiełbasę. Nawet 2. Mamy pączki, więc będziemy celebrować. No i boczek nam już się podsmażył. Pierwsza tura gotowa do zdjęcia. Jeszcze troszeczkę przybiera, ale myślę, że po kilku smażeniach ta patelnia już będzie dużo lepsza, no a z czasem będzie już tylko lepsza. Zarąbisty! Ekstra. Druga tura. Nasze tłusto-czwartkowe talarki są już gotowe, także nie będziemy przedłużać, spróbujemy sobie, fajnie się przypiekły. Zostały nam 2 kawałki drewna.
czyli w sam raz, żeby przygotować herbatę, bo już będziemy się zwijać powoli. Drewna na noc wystarczyło idealnie. Dlatego czas zapełnić czajnik i lada moment będziemy wcinać pączki, no bo jak już zapewne Wam mówiliśmy, jest dzisiaj tłusty czwartek i nie zamierzamy tego odpuszczać, trzeba celebrować. Mamy przygotowany dołek, do którego deponujemy cały popiół, zasypiemy to z powrotem. Także strategia Leaf No Trace działa dalej. Wysypujecie to, zalewacie później wodą. Miejsce biwakowe, jak widzicie, nie widzicie, posprzątaliśmy po sobie. To jest właśnie plus biwaków z piecykiem, bo nie pozostawiamy po sobie praktycznie żadnego śladu. Jedynym problemem jest zakopanie popiołu i garstki żaru, o ile można to nazwać w ogóle problemem. Ogień jest dość kontrolowany, bo jest zamknięty w puszce. Można się ogrzać przy tym, można ugotować coś fajnego, nie brudzić naczyń, także jest sporo plusów. Minusy też oczywiście są, ale o nich można zapomnieć, przymrużyć na to oko. Szybki powiedział, że o 13 to już dawno by sobie poszedł i byłby w połowie trasy. I faktycznie jest to jakaś różnica między takim leniwym biwakowaniem, jakie ja kultywuję, a jego sposobem podróżowania. Aczkolwiek myślę, że ta granica nie jest taka wielka i można to ze sobą łączyć całkiem skutecznie. I zamierzamy to zrobić po części, bo idziemy na szlak szukać kolejnych skrzynek. Także zapraszam. Dotarliśmy do pierwszej skrytki, a tak naprawdę miejsca, w którym tą skrytkę będziemy szukać. Jest to stary cmentarz. Z pierwszej wojny światowej był tutaj kiedyś szpital polowy, do którego zwożono potęgami ludzi rannych właśnie na froncie pierwszej wojny. Gdyby nie geocaching, to prawdopodobnie nikt by nawet o tym miejscu nic nie wiedział, bo jest bardzo słabo oznaczone, o ile można powiedzieć, że jest oznaczone. Dwa krzyże oparte o drzewa. Dawaj, otwieraj. W sumie to jest nasza czwarta i znaleźliśmy po dwie na głowę, także jest remis. Tutaj, co my tu mamy? Prawdopodobnie logbook. Może jakieś zabaweczki, żołnierzyk, czacha. No niestety nie mamy nic na zmianę, żeby sobie coś wziąć. O, kostkę do gry można sobie zabrać. Jak coś zostawisz w zamian?
No nie wzięliśmy, a szkoda, bo jest minionek. No i jeśli chcecie wpisać się po nas tutaj pod spodem, no to musicie znaleźć tą skrytkę i oczywiście odłożyć z szacunkiem z powrotem na miejsce. Słuchajcie, jesteśmy przy jeziorze Łabędzim i zabieramy się za szukanie kolejnej skrytki, która gdzieś tutaj w pobliżu powinna być. Oczywiście nie możemy wam pokazać gdzie, ani mówić żadnych podpowiedzi, więc niestety za wiele nie zdradzę. Natomiast jak ją znajdziemy, to standardowo zobaczycie, co w środku się kryje. To jest skrzynka geocache, to nie jest śmieć, to nie jest niebezpieczne. No, to jest świetna zabawa. Trzymasz, żebym odkręcił? Taka synergia. Okej, dawaj. Wow, ej, szkoda, że nie mamy fanta na wymianę, bo by, no, chustka by się mogła przydać. Niestety skrzynki nie udało się znaleźć ze względu na to, że jej nie ma. No cóż, tak się zdarza, nie zawsze wszystko się udaje, to no widzicie na powyższym. Nasza wyprawa zbliża się ku końcowi, także dziękuję wam za waszą obecność i jeśli dotrwaliście do tego momentu, to bardzo się cieszę, bo film wam się musiał podobać. Nie zapomnijcie też wpaść do Szybkiego na kanał. Zapraszam serdecznie. Link do filmu macie w opisie albo gdzieś w rogu, a tak naprawdę w rogu to nie, bo mi się nie będzie chciało, czyli w opisie. Zobaczycie tą wyprawę z innej perspektywy. Ja nagrywam w zupełnie innym stylu niż Szybki, także może spodoba w ogóle wam się content, który Rafał prowadzi. No. Ten gość ma też kanał na YouTubie, robi zupełnie inne rzeczy niż ja, chociaż podobne, także może wam się spodoba. Szybkie podróże. Zapraszam serdecznie, filmy pełnometrażowe z marszy po 1000 km, trochę inny vibe, ale naprawdę no, można znaleźć też takie weekendówki, albo jakieś filmy z biwakowym, no zapraszam serdecznie. Także dziękujemy wam za obejrzenie, no i do następnego, hej. Hej. Nie, co ty zrobiłeś? To na mnie Rafał mówi. Tanio, smacznie, szybko. Tanio, smacznie, szybko. Szybko, tanio, smacznie. Ty, a dla mnie? Co ty robisz, człowieku? Spokojnie, tylko. Co ma być? To jest to. Rafał, nikt na mnie ale nie mówi nie Rafał. Mogę trzy razy nawet mama na mnie nie mówi Rafał. Nie no mogę człowieku powiedzieć trzy razy pod rząd Szybki, to bo powiedz będą on ujemne punkty na maturze. I myślę, że już skończę gadać głupoty.